לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו. מרש od śmierci do życia, aby uczcić pamięć tych ludzi, którzy tutaj 22 lipca 1942 roku pojechali na śmierć. My idziemy w stronę życia. W tym roku marsz poświęcony jest Szmulowi Zygielbojmowi. Też jest to jego droga od śmierci do życia. Popełnił samobójstwo na znak niezgody na to, co działo się w warszawskim getcie, ale jego śmierć teraz na nowo daje nam impuls do pamiętania i do godnego, do myślenia o godnej śmierci. Tegoroczny marsz poświęcony jest pamięci Szmula Zygielbojma, przedwojennego polityka socjalistycznej partii Bund, który w okresie II wojny światowej wydostał się na zachód, uciekł z okupowanej już Warszawy. Najpierw działał w Stanach Zjednoczonych, a od wczesnej wiosny 1942 roku został powołany w skład Rady Narodowej w Londynie. Otrzymywał informacje o tym, co się tutaj dzieje. Otrzymywał informacje o dokonującej się masowej eksterminacji Żydów i starał się zawiadomić świat o tym okropieństwie dokonującym się tutaj w okupowanej Polsce. I starał się nie tylko zawiadomić, ale starał się również o to, żeby w jakikolwiek sposób zareagowano, żeby cokolwiek zrobiono, żeby zaprzestano takich mordów. Ale to miejsce się nazywa Umschlagplatz. Takich miejsc w Polsce jest bardzo dużo. Takie są, widziałem w Lublinie, widziałem w Częstochowie, w wielu miejscach. Jest też w Warszawie. To są miejsca, w których koncentrowano wywożonych najczęściej do obozów śmierci Żydów i tutaj jakby oni oczekiwali na swój ostatni los, czyli ostatnim drogą przesiedlenia, bo to Niemcy nazywali przesiedlenia, była śmierć. I w tym sensie to są miejsca pożegnania ze światem do pewnego stopnia, z tym, który do tej pory znali. I to są miejsca, powiedziałbym, rozpaczy, tragedii, ale też samotności, bo ci ludzie ginęli najczęściej zapomniani przez wszystkich, prawda? I dlatego to jest takie miejsce wyjątkowego cierpienia. Ja myślę, to są ludzie, którzy chcą pamiętać i pamiętają i będą pamiętali. I to jest bardzo ważne. Te wstążki, robicie te wstążki, to jest między pamięć imion ludzi, którzy zginęli. No to są niesamowite wstążki. One dla mnie się kojarzą. Wie pan, że w zeszłym roku dostałem taką wstążkę z imieniem mojej mamy, a w tym roku dostałem taką wstążkę z imieniem mojego dziadka. Czy to jest jakiś, to jest pamięć. No. Ale to są też emocje, prawda? No, gigantyczne emocje. To miejsce, myślę, nie pozostaje bez emocji dla kogokolwiek, kto zna historię, tak? To w samym miejscu, już nie mówiąc o marszu, w momencie, kiedy znajduje, zaczynamy iść tą ulicą i dochodzimy do Umschlagplatzu, są gigantyczne emocje.